Szatani dzisiaj, o szatani. A czasem zwykłą kaszę podaje z pomarańczami. Polska kuchnia zmieniła się z każdym pokoleniem. A dzięki tej książce będziemy pamiętać, jaka była polska kuchnia. Nie ma książki. Tylko 6 razy zakupię w litru. Nie ma książki. Nie ma. No jaką książkę? Książkę kuchnia Polska Karola Okresy i jego wyjątkowych gości. Z ilustracją Andrzeja Pongowskiego. Już od czwartku w Lidl. Co? Akcji w sklepach na www.lidl. To jest bardzo dobra książka. Ja wiem, ale ja Boga nie poszukuję, bo ja Boga wierzę. No tu na razie stoi. Poczekaj. Mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Bordowa okładka. A, Co pana do mnie sprowadza, kochani? Gdzieś ona była. Chcę się dowiedzieć, co ją czeka w przyszłości. A, wkurzymy się, widzę. Nic nie może jej znaleźć. Czego jej potrzeba? Wszyscy muszą ją zobaczyć. Chcesz, aby twoja firma była widoczna w internetowej panoramie firm i całym internecie? Wypróbuj nowoczesne rozwiązania dla biznesu. A kiedy przychodzi stronę www.seo-remarketing i mailing. Popraw widoczność swojej firmy w internecie. Zobacz pełną ofertę na eniro.pl. Nad górami, za lasami, szwartwaldu, mieszkała Ameryczka. Jak co tydzień wsiadała do swojego auta i jechała do wnuczka z prędkością 30 km na godzinę. Kupujesz bajki odmieńskie w Polsce? Nie? Słusznie. Kup auto z historią i przebiegiem. Jedź na www.dafredauto.pl. Dafred Auto. Samochody używane. Jakość gwarantowana. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 16.21. Elżbieta Mazur, zapraszam. 900 milionów złotych. Tyle ma kosztować reforma oświaty. Rząd przyjął dziś projekty ustaw wprowadzających zmiany, w tym zmieniających strukturę szkół w Polsce, m.in. likwidujących gimnazja. Minister edukacji podkreśla, że reforma oświaty nie powinna wywołać zwolnień wśród nauczycieli. Rząd Szkocji chce, by Sąd Najwyższy w Londynie zablokował Brexit. Pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon oznajmiła, że Londyn musi uzyskać zgodę Szkotów, zanim rozpocznie negocjacje. Władze Portugalii oskarżają Rzym o utrudnianie śledztwa dotyczącego agenta rosyjskiego wywiadu, który przejął poufne informacje dotyczące Portugalii, ale także NATO. Oskarżony kupował je od pracownika portugalskich służb. Do zatrzymania doszło w Rzymie. Włoskie organy ścigania nie współpracują z Portugalią w sprawie śledztwa. Kilkaset monet i innych zabytkowych przedmiotów pochodzących m.in. z czasów cesarstwa rzymskiego znaleźli policjanci u mieszkańca Piłek w Wielkopolsce. Wcześniej ktoś zauważył, jak mężczyzna z wykrywaczem metali przeszukuje teren oznaczony jako stanowisko archeologiczne. Więcej informacji z kraju i świata na tok.fm.pl. Informacje kulturalne. Patrycja Wanat zaprasza na fotografię Ilony Schwartz pierwszy raz na indywidualnej wystawie w Polsce. Laureatka World Press Photo, która od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, prezentuje swój najnowszy projekt I'm a Woman and I Feast on Memory. Tak jak podczas poprzednich prac, urodzona w Polsce fotografka zadaje pytania o tożsamość, czym razem jednak nie przygląda się amerykańskim kobietom, a sobie samej. Zaczęłam robić castingi na Amerykanki, które wyglądają podobnie do mnie. Taka próba wyselekcjonowania grupy kobiet w taki pewien abstrakcyjny, artystyczny sposób, do której ja mogę należeć. Zadanie też takiego pytania a propos tożsamości i w jaki sposób tożsamość łączy się, czy właśnie się nie łączy z wyglądem, prawda? Czy te rzeczy jakoś tam razem ze sobą idą w parze, czy są kompletnie rozłączone. Wystawę fotografii Ilony Schwartz można znaleźć w Warszawie, w Leica Gallery, a rozmowę z nią w archiwum Radia TOK FM i zakładce Kultura Osobista. Filmoteka Śląska zaprasza na trzecie Home Movies Day, święto kina domowego 26 listopada w Katowicach, a tymczasem Filmoteka czeka na domowe archiwa. Agata Tecyl-Schubert z Filmoteki Śląskiej zachęca do przeglądania domowych zakamarków, kowlaczy, tapczanów, a nawet lodówek. Ta historia była chyba najciekawsza, no bo pani przyniosła i mówi, że mąż to rodziczył po dziadkach i ta taśma po prostu zawsze była przechowywana w lodówce i ona chciała się jakoś pozbyć, zobaczyć, co to jest. I to było polowanie, które odbyło się w zameczku w Promnicach.
polowania z lat 50. Wybrane domowe archiwa będą pokazywane w czasie święta kina domowego. Nie zabraknie też propozycji dla najmłodszych. W tym roku dzieci zobaczą pokaz slajdów puszczanych z projektora Ania. Katowice, Ola Brodziak, TOK FM. Trwa festiwal filmów rosyjskich Sputnik nad Polską. Dziś w programie m.in. pokaz najnowszego filmu Andrzeja Konczałowskiego Raj. To opowieść o ludziach, których losy skrzyżowały się w czasie wojny. Rosyjskiej emigrantki, arystokratki i uczestniczki francuskiego ruchu oporu, francuskiego kolaboranta oraz wysoko postawionego oficera SS. Obraz został nagrodzony Srebrnym Lwem za najlepszą reżyserię na ostatnim festiwalu w Wenecji. Po projekcji, która rozpocznie się o 20 w warszawskim kinie Luna, odbędzie się spotkanie z reżyserem. Festiwal Sputnik nad Polską trwa do 13 listopada. Na kolejne informacje na antenie Radia TOK FM o 16.40. Zapraszam. Pogoda. Prognozę pogody rozpoczynamy ostrzeżeniem dla kierowców, bo w większości regionów tej nocy będzie padał deszcz ze śniegiem, a na Suwalszczyźnie nawet marznący deszcz. Na termometrach nocą od 0 do minus 5 stopni, więc będzie ślisko. Jutro w ciągu dnia kolejne przelotne opady, a na termometrach do plus 4 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Świat podgląd. Agnieszka Wichnerowicz, a Państwa gościem jest teraz Masza Makarowa, dziennikarka portalu Wiadomo Co i Eastbook oraz działaczka Stowarzyszenia Za Wolną Rosję. Dzień dobry. Dzień dobry. Będę starała się unikać takich jednoznacznych porównań, bo z porównaniami, jak wiemy, i historycznymi analizami trzeba uważać, dlatego że one czasami są tak redukujące czy stereotypizujące, że bardziej utrudniają zrozumienie rzeczywistości niż ją ułatwiają. Ale jednak po publikacji kilku materiałów przez Wiadomości TVP czy inny kanał telewizji publicznej, między innymi na temat, cała seria materiałów na temat polskich organizacji pozarządowych, czy materiał na temat rady doradczej, którą stworzył prezydent Gdańska, złożonej z migrantów mieszkających w tym kraju, czy na ten urodzinowy materiał Adama Michnika. Wiele osób miało jednak skojarzenia z serwisami informacyjnymi, które pierwszy na przykład rosyjski kanał publikuje. Żeby to nie było gołosłownie, tylko pokazało nam pewne prawidłowości. Skąd twoim zdaniem takie skojarzenia się biorą? Jakie zagrania, mechanizmy są na tyle uderzające, żeby sięgać po tak duże porównanie i powiedzmy, że to nie jest jakieś stuprocentowe, to można powiedzieć, że momentami jest niesprawiedliwe, ale jednak są pewne prawidłowości. No ja też miałam takie właściwie pierwsze wrażenie, że to mi bardzo przypomina federalne kanały telewizji rosyjskiej, tak, szczególnie pierwsze Rosja 24 oraz NTV, kanał, który szczególnie specjalizuje się w niszczeniu rosyjskiej opozycji i organizacji pozarządowych. Pewnie na to wpływa dużo różnych rzeczy, które w materiałach polskiej telewizji publicznej ostatnio się pojawiają. Przede wszystkim też sposób, w jaki są przedstawiane fakty, ale też głos, którym te fakty są podawane. Tak, bo powiedzmy, że na pewno nie będziemy mówić o merytorycznej zawartości tych materiałów, bo tych polemik było dużo. Znajdą Państwo w archiwum Radia TOK FM. Świetny, jak zwykle, tekst Ewy Siedleckiej też Państwo znajdą. Tylko mówimy o sposobie konstruowania przekazu. No właśnie na przykład ten materiał o powiązaniach w polskich NGO-sach, tak, o szkole liderów sławne ostatnio. Na przykład ta intonacja, z którą w ogóle autor tego materiału wypowiadał słowa dotacje obcych państw. To jest po prostu żywce wzięte z telewizji rosyjskiej, które doszukuje się właśnie finansowania zagranicznego przede wszystkim w rosyjskich fundacjach i stowarzyszeniach, co sprowadza ogromne kary na te stowarzyszenia. Tak? W Polsce tego jeszcze nie ma, ale to jest kierunek, który w Rosji jednoznacznie jest wyznaczony. No, przede wszystkim też dobór faktów, tak? Dobór obrazków, które w tych materiałach się pojawiają. Te powiązania. Dokładnie. No, jeżeli mówimy o uchodźcach, to jest jednoznaczne, tak? Że uchodźcy są niebezpieczni, że ta są muzyka dramatyczna. Tak jest, ale też w ogóle nierozróżnienie na przykład migrantów i uchodźców. Przecież na przykład w tej radzie w Gdańsku też są Rosjanie, tak? Znaczy tam głównie są migranci, powiedzmy, że Niemcy, Anglicy, w tej radzie, o której akurat oni mówili. To jest po prostu manipulacja, oni są uchodźcy, są migranci. Dokładnie. I to jest
porównaniu wola sektora w telewizji rosyjskiej również jest dokonywana. Oczywiście ja bym nie chciała też prowadzić tego porównania polskiej i rosyjskiej telewizji, tego, że to jest to samo, bo to nie jest to samo. Tak. Jednak polska telewizja po pierwsze robi mniej jakościowe materiały jednak. Mniej pieniędzy. I te infografiki, które są pokazywane w polskim TVP, no jednak są bardzo niskiej jakości. Naprawdę telewizja rosyjska, pokazując powiązania rosyjskich NGO-sów z Soroszem czy z Michałem Chodorkowskim, tak, potrafi zrobić o wiele więcej i na przykład montować w biurach podsłuchy i wykorzystywać nagranie z ukrytych kamerek i prześladować na przykład rodziny w ogóle ludzi działających w NGO-sach. Jednak telewizja polska nie, ale moim zdaniem telewizja polska sięgnie tego dna, kiedy zacznie pokazywać w ogóle jakieś zmyślone historie, tak? No wszyscy pamiętamy te przykłady rosyjskiej propagandy o ukraińskich sytuacjach na Ukrainie, na przykład o tym ukrzyżowanym chłopczyku, czy... Ukrzyżowanym chłopczyku, powiedzmy, w Donbasie, który mieli zrobić ukraińscy banderowcy, tak? Tego po prostu nie było, tak? To jest materiał, który był całkowicie zmyślony przez... Mi się podoba, jeszcze przypomina tak teraz, jakby gdzieś jeden z pierwszych zamachów i wizytówka Dmitra Jarosza na miejscu. No, kiedy telewizja polska zacznie takie rzeczy pokazywać, no, ale nie zaczęła też, ale jeszcze nie, więc... Znaczy możliwe, że nigdy. No, moim zdaniem wiem, że też różne osoby z Polski działające też naszym Stowarzyszeniu Za Wolną Rosję tak uważają, że jednak sprowadzanie polskiej telewizji, porównywanie z telewizją rosyjską, mówienie o tym, że to jest to samo, też no, jest niesprawiedliwe. Jest niesprawiedliwe, ponieważ jednak propaganda rosyjska, która działa od 2 lat przynajmniej na Rosjan, jest o wiele bardziej mocniejsza i no, niszczy, tak? Jednak no to rozmawianie jest wiele też mediów absolutnie w Polsce, więc to jest nieporównywalne i to trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć. Ale ten kierunek rzeczywiście jest bardzo podobny. Ja ostatnio akurat na portalu Wiadomo Co napisałam tekst, w którym porównywałam Polskę Kaczyńskiego i Rosję Władimira Putina. I rzeczywiście wiele rzeczy, które od roku w Polsce się dzieją, są bardzo podobne do tego, co w Rosji już się wydarzyło. Oczywiście to również nie jest ta skala, ale to jest bardzo podobny kierunek. Zanim przejdziemy do konkretów, nie boisz się, czy nie obawiasz się tego porównania? To znaczy, że jednak różnice są tak duże, że sugerowanie takiego podobieństwa też można by było uznać za manipulację. Ale raczej to jest tendencja, tak? Ta tendencja jest zauważalna. Podejrzewam, że no wielu Rosjan, którzy w Polsce mieszkają, którzy jednak mają ten inny background, którzy od lat obserwują to, co się dzieje z naszym krajem, jednak te rzeczy, które w Polsce w ciągu roku się wydarzyły w mediach publicznych, czy z Trybunałem Konstytucyjnym, czy ustawa antyterrorystyczna, która w tym samym czasie była zaostrzana, kiedy była zaostrzana rosyjska ustawa. No, ale też powiedzmy, wszystko... ustawy antyterrorystyczne były zaostrzane również w zachodnich innych europejskich krajach. Tak, jednak ta skala upoważnień, tak, które dostają służby specjalne w Polsce, w Rosji, no to jest skala niebezpieczna, moim zdaniem, zdaniem też ekspertów rosyjskich, którzy to analizowali. Więc tych podobieństw jest dużo. Ja oczywiście cały czas też podkreślam, że Polska Kaczyńskiego nie jest Rosją Putina i ten stopień represji politycznych, które... Nie, to jest nieporównywalne. I też sprowadzenie tego do tego, że w Rosji jest tak samo, jest pewnie w jakiś sposób budujące dla Polaków, tak, że rozumieją, ale z drugiej strony trzeba mówić o tym, że jednak Rosji to są represje i ograniczenie swobód praw na o wiele większą skalę. No właśnie, to zapytam cię w takim razie jako autorkę tego tekstu, czy jednak nie ma więcej szkód niż korzyści? Znaczy, czy więcej nam nie zamydla takie porównanie? Już nie mówiąc o tym, jak jest nierozumiany przez bardzo wielu ludzi, którzy uważają, że to jest właśnie manipulowanie, że to jest propaganda, no, że to jest nadużycie takie porównanie, czy jednak, no właśnie, to nie jest bardziej niekorzystne niż pomagające zrozumieć. Moim zdaniem to uczula, tak? To uczula na to, że to gdzieś już było, że wiemy, jak to się odbywa, bo to jest ta sama droga, tak? To jest szukanie najpierw na przykład w przypadku NGO-sów finansowania Sorosza i różnych innych fundacji zagranicznych, czy powiązań ze światem polityki, czyli ta działalność polityczna, która w Rosji akurat przytoczyła się w ustawę o agentach zagranicznych, tak, która w ogóle blokuje działalność NGO-sów. No i to wszystko do tego się sprowadza. Także to jest ta sama droga tak naprawdę, która nie zależy ani od rosyjskiej mentalności specyficznej, która w Polsce w ciągu ostatnich 2 lat była wielokrotnie dyskutowana. Po prostu no, zależy od tego, że ludzie, którzy to wykonują, chcą dostawać kasę, chcą mieć etat w telewizji publicznej, przecież to robi ten sam człowiek w TVP. Znaczy, no, czy wiadomo, że to są takie wybory, ja też nie czuję się upoważniona do ich rozstrzygania. Ale to jest wybór, tak? To jest wybór i to jest, no, no ale... dziennikarstwo. No w Rosji też nie osądzaliśmy, ale myślę, że takie rzeczy po prostu trzeba piętnować i tyle. No i to, na przykład to, że w Rosji jest Fundacja Sorosza, w ogóle organizacje, które są z nim związane, już są na liście organizacji niepożądanych, a jednak w Polsce też to nazwisko cały czas się pojawia w przypadkach krytyki opozycji, tak? No przecież po pierwszych protestach KOD-u od razu było powiedziane, że one są finansowane przez żydowskiego barona.
czyli no właśnie przez George'a Sorosza. No i tych podobieństw jest to o wiele więcej, tak? I w przypadku właśnie NGOsów w Rosji działalność w NGOsach jest całkowicie zdyskredytowana. Ludzie, którzy tam działają, są postrzegani przez społeczeństwo jako ci, którzy zarabiają po prostu miliony, którzy dostają pieniądze od zagranicznych sponsorów, przede wszystkim z Zachodu. I to samo znaczy, oczywiście w Polsce ten przekaz, przynajmniej w tym serialu telewizyjnym, był bardziej o układach, tak? Znaczy o tym, jak ludzie związani z poprzednią władzą, również członkowie rodzin, stworzyli jakiś taki system organizacji pozarządowych, których finansują, będąc u władzy, finansują. No po prostu takim przykładem jest Darkowski, tak? I telewizja lubi opowiadać, że wszystkie organizacje, które działają na rzecz demokracji w Rosji, na pewno dostają finansowanie od Michała Chodorkowskiego i to jest właśnie ta wielka rodzina, ta, która w Rosji w jakiś sposób działa, czyli te osoby różnych organizacji innych też się i pojawiają. Też jakby, bo ja słyszę te żale, można dyskutować o tym, że jakaś opcja ideologiczna zdominowała, tak? Cały system, między innymi również organizacji pozarządowych, jakiś, nie wiem, układ, cokolwiek to znaczy, to jest jedno dyskutować o tym, bo ja się nie zgadzam i mam na to jakieś argumenty, ale drugie to jest sposób opowiadania o tym, znaczy te grafy, szukanie tych powiązań, zapominanie o nazwiskach ludzi związanych na przykład z obecną władzą, które też są w radach fundacji. Czyli bardzo wybiórcze. I takie napiętnowanie jednak w tym wszystkim. To nie jest opis jakiegoś zjawiska, tylko bardzo konkretne wskazywanie ludzi, jak choćby materiał urodzinowy. No tak, to jest niszczenie konkretnych osób, ale to na przykład od lat robi rosyjskie NTV, jeden z głównych kanałów telewizyjnych, który na przykład robi całe seriale pod nazwą Anatomia protestu, w których piętnuje poszczególnych działaczy opozycji, ale też na przykład, no przecież właśnie telewizja rosyjska zniszczyła opozycję przed ostatnimi wyborami, produkując film o prywatnym życiu Kasjanowa, tak, nagrywając po prostu go ukrytą kamerką. Mam nadzieję, że w Polsce tak jakby na taką skalę jednak te rzeczy odbywać się nie będą. Wierzę, że jednak Polska sama się obroni, ale też na przykład głosy, które pojawiały się w internecie innych działaczy z różnych innych organizacji, tak. Ale też ludzie, którzy na przykład byli związani ze Szkołą Liderów. Ja też pracowałam ze Szkołą Liderów jako tłumaczka przez rok i naprawdę robili świetne rzeczy, robią świetne rzeczy i to jest ważne, że te głosy się pojawiają i że jednak Polacy bardzo głośno mówią o tym, co sądzą o tym wszystkim. Bardzo ci dziękuję. Masza Makarowa, dziennikarka Wiadomo Co i portalu również Izbuk, działaczka stowarzyszenia tak, gdy, za wolność. Gdy w Ameryce się wybiera. Cały czas Państwa informujemy o tym, co się dzieje podczas głosowania. Wybory amerykańskie będą dominować przekaz tu w Polsce również przez godzinę. My ze specjalnym programem wystartujemy już wcześniej, może pewnie niż się wielu z Państwa obudzi o godzinie 5. Zaprasza Piotr Maślak, potem Jacek Grzakowski na powyborczy poranek. My oczywiście też w Światopodglądzie będziemy komentować wyniki. Tyle co z Anną Piekutowską dziś dla Państwa przygotowałyśmy. Program realizował Krzysztof Woźniak. Informacje, a po nich Maciej Zakrocki zaprasza na Co się stało. Światopodgląd. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Oferta specjalna. Teraz w sklepach Euro. 50 cali Smart TV Samsung. Wbudowane Wi-Fi za 2390. LED TV 32 cale Sharp za 799. Laptop Acer Intel Core i3 za... Wszyscy, jak powiem, prorosyjscy, promoskiewscy politycy skrajni w Europie robią to samo, co prezydent Putin, to znaczy trzymają kciuki za Trumpa. Natomiast rzeczywiście główny nurt polityki w tym momencie odwrócił się od tego, właśnie się waham, czy nazwać republikańskiego kandydata, bo przecież sama partia republikańska, największe tam autorytety się od Trumpa odżegnały. Więc mamy tam do czynienia z jakimś fenomenem, który formalnie jest republikański, ale tak naprawdę to jest wersja amerykańska Tymińskiego w Polsce, czy Cinque Stelle Pięciu Gwiazd, no, Podemosu, jakiejś nowej, populistycznej, wywracającej do góry nogami politykę ruchu i postaci. Z tym, że też nie należy tego nie doceniać, ponieważ jeżeli taki nurt poglądu zyskuje tak wysokie poparcie, znaczy, że tam nastąpiły głębokie tektoniczne pęknięcia i przesunięcia i prawdopodobnie niezależnie od tego, kto wygra, to nigdy już nie będziemy mieli do czynienia
z tą Ameryką, którą znamy. Tak, dlatego, bo wygrana Clinton, przegrana Trumpa, będziemy miał do czynienia ze społeczeństwem, które radykalnie się redefiniuje. Co jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa europejskiego, stąd w jakiejś mierze odpowiedź na pana pytanie. Wszyscy się boją tego nieznanego, jakim byłaby prezydentura Trumpa w Europie, ale poza tym Europejczycy podchodzą do tego jak do meczu, jak do walki gladiatorów, kibicują, kto wygra, obserwują słupki i tak dalej. Zajęci są poza tym wyjściem Wielkiej Brytanii, Brexitem, a nie zdają sobie sprawy z tego, jakie są dalekosiężne tego konsekwencje, co może się wydarzyć. Mianowicie Ameryka opuszcza Europę w wariancie radykalnym, taki kopernikański przewrót geostrategiczny, gdyby wygrał Trump, ale przecież prezydentura pani Clinton również będzie pod presją tego nowego trendu potężnego w polityce amerykańskiej, izolacjonistycznego, introwertycznego, zamkniętego, wrogiego światu zewnętrznemu, mającego w małym poważaniu zobowiązania sojusznicze natowskie, patrzącego nieufnie na Europę itd., itd. Także konsekwencje tego, niezależnie już w tej chwili od wyniku, są niedostrzegane. Nie rozumiemy jeszcze, jak wiele się zmienia, jeżeli nic już nie będzie takie, jakie było przedtem. Pan wspominał o tych obozach politycznych w Europie Zachodniej, które wspierają Trumpa, tak jak właśnie Marine Le Pen czy Nigel Farage, który rzeczywiście nawet poleciał do Stanów i oficjalnie wspierał Trumpa w kampanii, no ale też powiedzmy sobie szczerze, że w naszej części Europy właśnie oficjalnie poparł Trumpa prezydent Czech Miloš Zeman, a więc no, nasz partner w Grupie Wyszehradzkiej, a premier Węgier Viktor Orbán mówił, że jeśli chodzi o pomysły Trumpa dotyczące polityki migracyjnej czy walki z terroryzmem, to są takie pomysły, które w jakimś sensie są mu bliskie. Czy Trump w takim razie dla naszej części Europy w jakim stopniu jest groźbą? Znaczy sądzę, że jest groźbą dla naszej części Europy w większym stopniu niż dla Europy Zachodniej, ponieważ to my jesteśmy bardziej narażeni na agresywną politykę rosyjską, ale to, co pan mówi o Zemanie, potwierdza to, co poprzednio powiedziałem, że wystarczy zrobić listę przyjaciół Putina i to jednocześnie będzie lista przyjaciół Trumpa. Chociaż w przypadku premiera Orbana to jest bardziej gra niż przekonanie, natomiast w przypadku Zemana polityka klarownie prokremlowskiego. Jest to dosyć oczywiste potwierdzenie mojej tezy, że przyjaciele Putina to są przyjaciele Trumpa. No a jak pan patrzy na dzisiejszą Hillary Clinton, no bo jeżeli będziemy z punktu widzenia naszych interesów i Europy myśleć o przywódcy amerykańskim w kontekście jego patrzenia na Rosję, to czy nie tylko ten słynny reset, który ona zrobiła z Ławrowem w 2009 roku, ale właśnie no, jej również postawa jako sekretarza stanu, to co pan podpowiada w kontekście relacji z Rosją, w kontekście również utrzymywania sankcji, które Stany Zjednoczone może nawet odważniej czy mocniej wprowadzały po tym, co się działo na Ukrainie czy na Krymie. Hillary Clinton to jest najlepszy możliwy wybór. Ja wolałbym, żeby prezydentem Stanów Zjednoczonych był senator McCain. Rzeczywiście pani Hillary Clinton jest autorką jednego z większych błędów w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, owego resetu. Ale być może właśnie dlatego będzie starała się jako prezydent odrobić, czy odkupić te grzech naiwności, mówiąc najłagodniej, jeśli chodzi o politykę rosyjską. No poza tym do tego dochodzi coś, co jest oczywiste, mianowicie była przedmiotem bezpośredniego ataku w cyberwojnie rosyjskiego, państwa rosyjskiego, na zlecenie państwa rosyjskiego, na kandydata demokratów. Także z jednej strony są te znaki zapytania w przeszłości, ale z drugiej strony są przesłanki mówiące o tym, że być może ona będzie prowadziła politykę wobec Rosji no, trzeźwą i realistyczną, czyli taką, za którą my byśmy tęsknili. Chociaż tak jak mówię, ona wygrawszy będzie
będzie również pod wpływem tej połowy prawie Ameryki, która powiedziała we don't care, nie dbamy o Europę. Także wszystko przed nami. A Joe Biden, o którym mówi się, że jest na jej liście kandydatów na właśnie sekretarza stanu na pierwszym miejscu. Czy to jest postać, która może być dla nas optymistycznym rozwiązaniem? Joe Biden odegrał bardzo pozytywną rolę przy ogromnym braku zainteresowania prezydenta Obamy kierunkiem ukraińsko-rosyjskim i w ogóle europejskim. Gdyby nie to, że powierzył mu to, oddał w jego ręce ten kierunek Obama, a Biden robił to no tak dobrze, jak można było w kontekście tej administracji, to byłoby dużo gorzej. Krótka odpowiedź mi tak, Joe Biden to jest optymistyczny scenariusz.